Hej, hej, kochani, witajcie w kolejnym Get Ready With Me. Ostatnio bardzo Wam się podobało, dostałam mnóstwo wiadomości. Że zaraz wychodzę, to stwierdziłam, że się z Wami pomaluję i Wam poopowiadam, co tam u mnie. Jestem naprawdę zachwycona stanem mojej cery. Lolutku, no przyszykowałam Ci tam łóżeczko i ten, i kocyk, upiertku mały. Możesz sobie tam posiedzieć na dole trochę? Co? No ja wiem, ja też Cię kocham. Buziaczku mój. Idź tam sobie połóż się. Nie, nie widzicie, ale tam kocyk, pączek, wszystko w ogóle zamotane. I powiem Wam tak, że oczywiście lista wszystkich rzeczy będziecie mieć pod spodem. Powiem Wam tak, że 2 dni nie nagrywałam i 2 dni praktycznie nie zrobiłam nic. Po pierwsze, w ogóle mam taki tydzień, gdzie wszystkie moje stałe rzeczy, które miałam, wiecie, o określonej godzinie, w określony dzień tygodnia, to w ogóle wszystko mam poprzesuwane inaczej. Nie wiem, wszyscy jakieś mają plany, zmiany i wszystko jest inaczej niż zawsze. Co mi trochę, nie wiem, bo ja mam taką swoją rutynę i jak coś się zmienia, to nie to, że to jest jakiś problem, ale jakoś mi tak dziwnie. Bo właśnie nie miałam nic jakby takiego do załatwienia, że tak powiem, na mieście. A dwa, że słuchajcie, ja raz do roku albo nawet rzadziej zdarza mi się taki okres, który dostaję, że po prostu źle się czuję psychicznie, źle się czuję fizycznie, jest mi niedobrze, boli mnie brzuch. I po prostu, i nawet to nie jest takie, że wiecie, położę się pod kocem, będę oglądać Netflixa, tylko tak się źle czuję, że nie mam siły ani ochoty nic robić, a znowu tak leżeć. I nic nie robić, to dla mnie jest mega męczące i tak mnie w ogóle jakoś te 2 dni wymęczyły. Dlatego słuchajcie, chciałam tutaj wysłać dobre emocje i bardzo empatyzuję tutaj ze wszystkimi dziewczynami, które mają takie problemy z okresem. Wiecie, nie wiem czy słyszeliście o tym, że Hiszpania jako pierwszy kraj wprowadziła płatny urlop menstruacyjny. I będzie można sobie właśnie brać urlop, będą mogły korzystać z tego kobiety, które po prostu bardzo się źle czują. Tak jak mówię, ja na przykład tak nie mam, mi się naprawdę bardzo rzadko zdarza coś takiego, że właśnie wiecie, albo jakiś ból głowy, albo to krwawienie jest po prostu takie mega, mega mocne, albo no właśnie jakieś takie mdłości, ból brzucha. No tam jakiś ból brzucha to czasami mam, nie? Ale to nie jest takie, że ja nie mogę funkcjonować. Natomiast słuchajcie, znam w życiu prawdziwym kobiety, które nie wiem, jak planują urlop, to planują tak, żeby nie trafić w trakcie miesiączki, bo nie są w stanie normalnie funkcjonować, właśnie mają albo migreny, albo jakieś no takie po prostu bóle, że nie są w stanie funkcjonować, nie? Więc zajebiście, zajebisty krok, brawo, Hiszpania. Mam nadzieję, że będzie się to rozszerzać na inne kraje. Myślę, że gdyby panowie również doświadczali miesiączki, to już od dawna by to było wprowadzone, bo jak ich rozkłada przeziębienie, to coś takiego, to w ogóle wiecie, planeta by stanęła, moim zdaniem. I też słuchajcie, czytam komentarze właśnie... Ktoś to, gdzieś to było wrzucone na Instagramie i słuchajcie, i tam komentarze w ogóle, o, ja jestem kobietą, mam okres, jakoś daję radę i po co to komu, nie? Ja już, słuchajcie, sobie odpuszczam tłumaczenie oczywistych rzeczy, chociaż jeszcze, jak wiecie, czasami się na tym łapię, że jeszcze tłumaczę ludziom oczywiste rzeczy. Ale słuchajcie, czy naprawdę my żyjemy w świecie ludzi o mentalności 5-latków, że jeżeli ja na przykład nie mam, bo nie mam, naprawdę nie mam, mi okres jakoś, nie przepadam za nim, nie jest to jakieś super wydarzenie w moim życiu co miesiąc, ale nie cierpię, nie dezorganizuje mi to życia i nie jest to nic takiego strasznego. Natomiast takie kobiety istnieją i po prostu... Czy w ludziach już naprawdę w dzisiejszych czasach nie ma empatii i nie ma jakiegoś myślenia, że to co, to skoro tobie się tak nie dzieje, to znaczy, że te kobiety wymyślają, tak, że nie wiem, powinny się, jak to przy depresji, nie, powinny się wziąć w garść do roboty, a nie tam, wiecie, marudzić, bo jak ona daje radę, to wszystkie powinny. No,
Ale słuchajcie, ludzie tak myślą i to wiele razy ja miałam jeszcze komentarze włączone na moim kanale. Pokazywałam Wam magiczną gąbkę, nie? Do czyszczenia. I kilka osób do mnie napisało w prywatnych wiadomościach, że trzeba uważać, bo na przykład one czyściły tym fronty meblowe i im schodził lakier albo jakaś wierzchnia warstwa, że wiecie, to się zmatowiło albo wyświeciło, albo coś tam, nie? I ja o tym powiedziałam i też jakaś laska do mnie pisze, co ty za bzdury opowiadasz? Ja czyszczę fronty i tą gąbką mi nic mi się nigdy nie zniszczyło. Ja też czyszczę fronty tą gąbką i mi się nigdy nic nie zniszczyło. Ale czy to oznacza, że ja sobie dam uciąć dwie ręce za to, że nikomu na globie ziemskim nic się od tego nie zniszczy? I czy to, nie wiem, będziesz ludziom oddawać pieniądze za to? No i słuchajcie, to jest niepojęte. Naprawdę to jest dla mnie niepojęte, ale ludzie naprawdę tak myślą. Skoro u mnie tak jest, to przecież wszyscy tak mają. Wszyscy tak mają. A jeżeli u mnie tak to nie działa, to jak ktoś mówi, że u niego działa inaczej, to znaczy, że kłamie. Albo że w ogóle jakimś jest, wiecie, jak to się mówi, no takim przewrażliwionym pączuszkiem i powinien się wziąć w garść. Tak samo jak, słuchajcie, była ta dyskusja na temat antydepresantów, no i tam rzuciłam jakiś post i potem były komentarze. No i ja napisałam, że jak dostałam mój w końcu właściwy lek, to ja od pierwszej tabletki się poczułam dobrze. Ktoś tam pisze, od pierwszej tabletki to się można po Xanaxie dobrze poczuć, a nie po antydepresantach. Antydepresanty to działają tam po jakimś czasie, bla bla bla, nie? Ta osoba mnie nie zna, nie wie jaki lek brałam, nie zna mojej historii i jakby wiecie, od razu bzdury opowiadasz. Ona nie wie o czym mówi, ale ona wie lepiej niż ja, nie? A ja słuchajcie, faktycznie tak miałam, że ja jak w końcu dostałam lek dobrze dobrany, to ja pierwszy raz wzięłam, pierwszego dnia wzięłam tabletkę i ja nie miałam czegoś takiego, że wiecie, euforia albo że nie. Ja się poczułam normalnie, normalnie, po prostu no, wow, życie mi wróciło, nie? Natomiast to są bardzo kwestie indywidualne. Ja też bardzo źle generalnie reaguję na wszystkie leki. I też pamiętajcie o tym, że są różne, jak to powiedzieć, natężenia stanu depresyjnego. I jeżeli jesteście w bardzo ciężkim i dostaniecie leki, to może być tak. I to, słuchajcie, w ogóle to nie ma o czym mówić, bo to różnie może być. Może być tak, czasami się nasilają objawy. Czasami działa od razu, czasami w ogóle nie działa i trzeba poczekać. Ja szczerze mówiąc przeżyłam wszystkie te reakcje na leki. Więc to może być różnie i słuchajcie, no po prostu ktoś nie wie co brałam, jak brałam, w jakim byłam w stanie. Niemożliwe. Niemożliwe, tak nie działa. Antydepresanty działają po jakimś czasie. Tak, i jakby, wiecie co jest najgorsze, że ludzie nie biorą pod uwagę, że dwie osoby mogą mieć odmienne zdanie na jeden temat i obie mogą mieć rację. Bo tak jak Wam mówię, może tak być, że ktoś zareaguje na przykład na antydepresanty, że w ogóle nie poczuje żadnej zmiany, będzie myślał, że na niego to nie działa, a musi poczekać. Niektórzy od pierwszej tabletki się czują dużo gorzej, bo może to powodować chwilowe nasilenie objawów. No jakby wiecie, nie ma o czym dyskutować, każdy może mieć inne objawy i słuchajcie, dwie osoby mogą mieć odmienne zdanie i obie mają rację, bo u jednej jest tak, a u drugiej jest tak. Dlaczego my, dlaczego jakby, wiecie, dlaczego ja o tym mówię w ogóle? To powinno być oczywiste. Ja naprawdę mam wrażenie, że po prostu czasami tłumaczę rzeczy, które by szybciej zrozumiało 5-letnie dziecko, ale powiem Wam tak, że teraz moja teoria jest taka, że to nie jest, że część ludzi naprawdę jest głupia i nie rozumie. To naprawdę tak jest. Ale część ludzi po prostu nie chce zrozumieć. To jest tak jak rozmowa z narcyzem. On Ci będzie mówił, że Ziemia jest płaska i Ty będziesz się zastanawiać, czy nie oszalałaś. A on po prostu... Żebyś, nie wiem, pokazała mu wszystkie badania, jakie zostały przeprowadzone na temat kuli ziemskiej. To jest ten stick z Fenty, bardzo go lubię. To i tak dalej będzie Ci wmawiał, że Ziemia jest płaska i po prostu nie przetłumaczysz.
Więc powiem wam, że oczywiście, że mnie to wkurza, bo wiecie, to ma po prostu, tak jak mówiłam w poprzednim Get Ready, to paplanie głupawe, a kiedy dzieci, a kiedy schudniesz, a kiedy mąż, a kiedy to, a kiedy tamto i po prostu ludzie paplają, myślą, że mogą zadawać wszystkie pytania bezkarnie i się w ogóle nie zastanawiają nad tym, że mogą komuś zrobić krzywdę. W ogóle nie ma, wiecie, takiej odpowiedzialności za własne czyny i słowa, nie? A potem ktoś mówi, na co tam, ja się tylko zapytałam, kiedy dzieci. No, a że ona tam w ogóle wczoraj poroniła, jest w strasznej rozpaczy, no to co tam, nie? Że jej jest jeszcze gorzej, no przecież skąd mogłam wiedzieć, nie? To jest tak samo, jak wiecie, mnie zawsze bawi, jak ja na przykład przed okresem mam bardzo duży brzuch i bardzo dużo kobiet tak ma. I wiele razy było tak, że jak się pokazywałam w jakimś tam outficie, to jesteś w ciąży. I ja się zawsze zastanawiam, czy ludzie myślą, że gdybym naprawdę była w ciąży, nie? To ogłosiłabym to w ten sposób, odpisując tej jednej lasce w komentarzu. Tak, tak jestem. Czy naprawdę uważasz, że tak bym to ogłosiła? I naprawdę uważasz, że, nie wiem, każda kobieta, która ma brzuch, jest w ciąży i każda, która go nie ma, nie jest? No i powiem wam, że właśnie wczoraj czytałam, czytam trzeci tom Anastazji, nie pamiętam jak ten trzeci tom się nazywa, ale mówiłam wam o tej książce, czytam trzeci tom i słuchajcie, tam jest właśnie napisane o grzechu pychy. Nie będę wam fabuły opowiadać, ale generalnie chodzi o to, że ta główna bohaterka poprosiła pewnego mężczyznę, żeby on opowiedział wszystko to, co ona mu opowiedziała w książce. No i on to opisał i potem ludzie, ona mu powiedziała, opisz siebie szczerze, bez ściemniania, bez, wiecie, łechtania swojego ego i tak dalej. No i potem część ludzi powiedziała, że on jest głupi, zły, taki, śmaki, owaki, nie? No i ona mu tłumaczy, że słuchaj, jednym ze śmiertelnych grzechów jest grzech pychy. A grzech pychy to jest właśnie to, kiedy nie jesteś idealny, a próbujesz się przedstawiać jako idealny. A generalnie, umówmy się, nie ma ludzi idealnych w każdym aspekcie, tak? Można być idealnym w czymś tam na przykład, nie? Ale to nie jest tak, że to jest dane raz na zawsze i zawsze się będzie przez całe życie w tym idealnym i w każdym innym aspekcie. No i też, słuchajcie, idealizm, idealność, dążenie takie obsesyjne do idealności, to jest tak naprawdę ukrywanie swoich wad. Ludzie, którzy to robią, to doskonale wiedzą, że mają coś do ukrycia i próbują to przykryć. Takim, wiecie, idealnym wizerunkiem, opowiadaniem, że ja mam idealne życie, idealną rodzinę, idealny związek, idealne dzieci, psa, kota i w ogóle, wiecie, wszystko. A tak naprawdę one sobie rekompensują coś. To jest przykrywanie czegoś. I to też każdy psycholog wam powie. I właśnie ta książka mnie zainspirowała do tego, że pycha to jest właśnie jeden z najcięższych grzechów. A zobaczcie, że w internecie jest tak, że jeżeli ktoś jest szczery, to najbardziej obrywa po głowie, bo z jednej strony jest, nie pokazuj idealnego życia, nie ten, pokazuj prawdę, ale potem jak pokazujesz prawdę, to po prostu ludzie tego nie mogą znieść. Tak jak słuchajcie, ja pod rolką, tam gdzie jem owsiankę i nutellę i jaki tam był tekst do tego? A, że tam uważaj na nią, ci, którzy widzieli, to wiedzą. To słuchajcie, normalnie miałam komentarze, psychopatka. No, jak ktoś pisze taki komentarz, to on bardzo potrzebuje pomocy, bo co, jestem psychopatką, bo lubię siebie, bo nie dam sobie wejść na głowę, bo mówię prawdę, bo pokazuję życie takim, jakim jest i nie wedle standardów takich, jak się ludziom podoba, bo mam w dupie, jak wyglądam i czy się pokazuję w makijażu, czy bez, w bikini, czy w dresie, wiecie,
po prostu i będę się tak pokazywać i pokazywałam się w depresji, kiedy płakałam i w wielu różnych sytuacjach się pokazywałam i nie udaję, wiecie, kogoś, kim nie jestem. Nie pokazuję się tylko, kiedy mam na sobie tonę makijażu, kiedy wyglądam dobrze, kiedy mam super ciuchy, jestem odjebana jak na Oscary, nie? Bo słuchajcie, na przykład teraz widzę często taki trend, że na Instagramie na przykład znikają, nie pokazują się już dziewczyny, bo na przykład przytyły. Nie róbcie tak, słuchajcie, nie... Naprawdę, nie róbcie tak. Bardzo was proszę, nie słuchajcie ktokolwiek, cokolwiek wam mówi. Żyjcie, korzystajcie z życia. I nie musicie, wiecie, nie musicie mieć 20 lat, nie musicie mieć idealnej skóry, nie musicie, nie wiem, mieć idealnej figury. Bo po pierwsze, i tak zawsze ktoś wam powie, że jesteście za brzydkie, za grube, za jakieś tam. A po drugie, to jest wasz czas, wasze życie, to już nie wróci, trzeba korzystać. I trzeba walczyć o siebie, bo jak ty tego nie zrobisz, to nikt ci na srebrnej tacy nie przyniesie, nikt ci życia nie ułatwi. Po prostu trzeba, trzeba to zrobić samemu. To jest ten AA rozświetlacz. Także i właśnie słyszałam, że bardzo mi się to podoba. A widziałam, że Magda Pieczonka u siebie wrzucała na Instagramie, że też takie fajne pomadki są takie, chyba są trzy kolory i jedna jest właśnie w takim różowym kolorze. Muszę przejść do Rossmana zobaczyć. Bo bardzo, ja w ogóle to jest chyba pierwszy raz, kiedy jakiegoś kosmetyku AA używam. No, także słuchajcie, i tak samo jak wrzuciłam rolkę, że hating bitches I ain't happy and happy bitches I ain't hating, nie? I tam były pytania, a dlaczego u ciebie nie widać żadnego hejtu na Instagramie? Pisałam tam Lester, że a co brakuje ci? Potem ona usunęła ten komentarz, bo tam zaczęły inne osoby pisać, ale powiem wam tak, ja na Instagramie mogę powiedzieć, że w ogóle nie mam hejtu. Jakiś tam dosłownie, wiecie, pod tymi właśnie takimi rolkami, które są triggerujące dla hejterów, nie? To, ale to też naprawdę malutko, bo teraz mogą komentować tylko osoby, które mnie obserwują, więc muszą mnie obserwować, żeby móc komentować. A też boją się, że je zablokuję, więc nawet tam z fake konta nie opłaca się hejtować. I generalnie u mnie się skończył hejt. Nie wiem, jak to się stało, może się znudziłam albo coś. Oczywiście jeszcze tam czasami się pojawiają jakieś komentarze, ale już bardzo rzadko, naprawdę bardzo rzadko. Nie ma hejtu, gdzie jest hejt? I powiem wam, że kiedyś miałam tak, że jeszcze miałam taką misję, żeby właśnie, wiecie, tłumaczyć tym ludziom i w ogóle, że, bo ja od lat o tym gadam, że jak tak robisz, to sobie robisz krzywdę. Bo słuchajcie, jak mnie 14 lat bycia, czy już nawet chyba 15, bycia w internecie i słuchania tych wszystkich rzeczy, co kochanie, nie zabiło i jak widać nic mi się nie stało, to raczej już mi się nic nie stanie. A ty siedzisz w tym głównie tej po prostu zawiści, nienawiści, tych negatywnych emocji i tak po prostu to wpływa na twoje życie, że ono będzie gówniane. I kiedyś miałam jeszcze, wiecie, taką myśl, żeby to właśnie jakoś tym ludziom tłumaczyć, żeby, nie wiem, ich uratować. A teraz mam tak, że jak widzę jakieś takie komentarze, to mam coś takiego, o, a ty nadal tam jesteś, ja już kurde przeszłam milion w ogóle różnych etapów, już jestem 100 kilometrów dalej, a ty dalej jesteś w tym miejscu, chodź cię przytulę, może ci będzie lepiej, może poczujesz ode mnie trochę tej miłości, może nie wiem co. Bo słuchajcie, no internet też się zmienia i ludzie też się zmieniają i też zaczynają kumać niektóre rzeczy, tak jak wam mówiłam, że po prostu no już było tyle różnych historii na moim kanale i w moim życiu, gdzie
ludzie się z czegoś wyśmiewali, a potem się okazywało, że w ogóle to jest normalne, wszyscy tak robią i po prostu, wiecie, tak ludzie reagowali tylko dlatego, że to było nowe, że oni tego nie znali, no więc jak jest coś nowe i nieznane, to trzeba to wyśmiać, bo na pewno jest głupie, nie? I jak ktoś tego nie rozumie, no to znaczy, że to jest idiotyczne. A potem się okazywało, że w ogóle wszyscy tak robią i jakoś w ogóle spoko, nie? Także... No, także powiem wam, aha, i jeszcze właśnie, wracając do tego grzechu pychy, że pokazywanie takiego życia idealnego, to naprawdę jest grzech pychy. Tylko, słuchajcie, to też nie jest tak, bo na przykład są osoby, które naprawdę bardzo dbają o swój wygląd, bardzo dbają, nie wiem, o swoją dietę, o wszystko. I słuchajcie, są osoby na świecie, które nie wiem, są piękne, mają wspaniałe, grzeczne dzieci, cudownego męża, piękny dom, nie wiem, i tak dalej, i tak dalej. I można powiedzieć, że one są idealne, tak? Wiadomo, nikt nie ma idealnego życia, każdy ma problemy i tak dalej, ale są tacy ludzie, takie kobiety i tacy mężczyźni, gdzie po prostu patrzymy i wow. I czy to jest grzech pychy? Nie. Wiecie dlaczego? Bo grzech pychy to jest wtedy, jak udajesz coś, czego nie ma. Tak? Jak ty doskonale wiesz, że tam w ogóle bardzo źle się dzieje, ale ty będziesz ludziom to przedstawiać, że po prostu twoje życie jest idealne, twoje małżeństwo jest idealne, w ogóle ty wyglądasz idealnie, bo tam wiecie, kilo tapety, gorset wyszczuplający, taka poza i kilo Photoshopa i wiecie, fotka na ten, na Instagram, nie? To o tym mówię, to jest grzech pychy, bo nie akceptujesz sama siebie i próbujesz też sprzedać ludziom ten swój wymyślony jakiś tam wizerunek jako prawdziwy. Więc to jest kłamstwo. Tak? Ale też prawda jest taka, że słuchajcie, no wszystkie osoby, które coś robią w internecie, no to są pod ogromną presją po prostu idealności. I wiecie, wszyscy chcą, to co ja zawsze powtarzam, wszyscy chcą naturalności, naturalnego ciała i w ogóle, ale weź wyjdź w bikini, jak nie masz rozmiaru 36, jakaś fałdka ci wystaje, to zaraz ktoś ci to napisze w ogóle. Wiecie, co mnie zawsze bawi? Słuchajcie, jak no właśnie na przykład taka jest dziewczyna się pokazuje w czymś tam, nie? I ktoś jej pisze, przytyłaś, albo jesteś gruba, albo tu ci wałek wychodzi, albo masz celulit. Ja się zawsze zastanawiam, słuchajcie, to nie jest tak, że na przykład ktoś się kładzie spać w rozmiarze 36, a budzi następnego dnia 42 i ale przytyłam w nocy, nie? Tylko to się dzieje stopniowo. I zazwyczaj kobiety mają w domach wagi oraz lustra i większość z nich dosyć często z tego korzysta, więc jak ktoś przytył, to jaki jest sens, słuchajcie, pisania takiego komentarza? Czy myślicie, że ta osoba nie ma oczu, nie zna się na cyferkach, nie umie na wadze odczytać, nie ma lustra, nie wiem, przytyła, ale cały czas chodzi w tych samych dżinsach, bo się w nie mieści? No chyba nie. I są dwie drogi. Albo przytyła i jest szczęśliwa, ma to w dupie, bo chciała być grubsza, albo bo wcześniej miała zaburzenie odżywiania, albo bo wcześniej była chora, albo bo coś tam. I ona jest z tym zadowolona. Albo być może nie jest. I może ona chciałaby być szczupła, ale czy ten komentarz ją odchudzi? No nie. Muszę to powiedzieć, bo mam wrażenie, że niektórzy ludzie nie wiedzą, że komentarze ale przytyłaś nie odchudzają. No to, że nie są wspierające, to tam wiecie, jeszcze długa droga przynajmniej, żeby ktoś to zrozumiał. No ale... I znowu tak długo gadam, że mi się aparat przegrzewa, powiem wam. A tu jest jedyny pokój, w którym mam odkręcony grzejnik, ponieważ tam z tyłu, jak kojarzycie z moich vlogów może, jest fotel i pufa i tam są dwa łóżka kici i ona tutaj ma swoje, wiecie, królestwo. I ona kocha spać, mimo że u mnie w domu jest ciepło, ale ona kocha po prostu, prawie się tam, wiecie, przytula do tego grzejnika. Tak, Lolutku, pamiętam o tobie. A Lola, słuchajcie, nie wie, że my zaraz wychodzimy razem. Tak, Lola, bo ona już wie, że ja się szykuję, że zaraz będę wychodzić. Idziesz ze mną.
No, idziemy do weta. Jeszcze po drodze idziemy, słuchajcie, do sklepu, gdzie pracuje moja Wicka, którą serdecznie pozdrawiam. Słuchajcie, do sex shopu idziemy, bo oni tam mają te buty pleasery i mają takie, nie wiem jak to nazwać, takie ochraniacze na tą platformę, bo to się podobno ściera i trzeba mieć ochraniacze do tego. I właśnie tego szukałam i się okazało, że tam są, więc idziemy to odebrać, a potem idziemy do weta, bo jedną małą kosmetyczną rzecz musimy u Loli ogarnąć i też chcę z panią weterynarz porozmawiać na temat sterylki, bo wydaje mi się, że no jeszcze jakoś miesiąc i chyba już będziemy mogły robić. No, Lolsonie. Także no i wczoraj dzwoniłam zapytać, nasza pani będzie po południu. Może ten... A, nie pomalowałam sobie kredki, ale to może dobrze, słuchajcie, naprawdę zajebista jest ta kredka, ale zawsze jak mam na dolnej powiedz, wow, ale jest wymalowana, to po prostu tylko ta kredka. To jest ten róż i pokazuję go jeszcze raz, mam o niego milion zapytań. O, ten kolor się wyprzedał na Douglasie, więc albo nie wiem, czy można to gdzieś indziej kupić, no ale jak to pokazałam, to to się wyprzedało. Więc no nie wiem, musicie poczekać, albo może gdzieś na jakichś stronach innych jest, nie mam pojęcia. Ale jak do mnie piszecie, że go nie ma, no to go nie ma, dlatego że go nie ma, że jest wyprzedany. Ale bardzo go lubię. I muszę sobie jeszcze, wiecie co, z It Cosmetics patrzyłam, że jest korektor pod oczy. Zaraz, Loluś, już idziemy, już pani kończy nagrywać, chodź, Lolutku. Chodź, kochanie, do mnie. Zaraz idziemy, wiesz? Chodź. Zaraz będzie, siku. Nie wiem właśnie, która jest godzina. 13:09. O, idealnie. No, więc podjedziemy tramwajem. Tak, no już, kochanie, już. Pewnie dzisiaj wam wrzucę tą rolkę. Rolkę, bo to get ready. Także pamiętajcie, słuchajcie, trzy ostatnie słowa na koniec, bo Lola coś na siku. I bardzo, bardzo lubię ten olejek. Pamiętajcie, nie ma ludzi doskonałych. Nie traćcie życia na to, żeby być doskonałym. Bo też, słuchajcie, największa siła i uroda i na przykład dla mnie coś, co mnie pociąga, to właśnie ludzie, którzy są niedoskonali i o tym mówią, i to podkreślają, i nie wstydzą się tego i są w stanie powiedzieć, o, w tym jestem zajebisty, a tego nie umiem. Nie umiem, nie lubię, albo chciałbym, ale mi nie wychodzi. I ludzie, którzy akceptują siebie takimi, jacy są, a jeżeli na przykład mają w sobie jakieś cechy, które im nie pasują i chcą je zmienić, to je zmieniają, ale nie udają, że jest inaczej niż jest. To jest ta różnica, bo można czegoś w sobie nie lubić i można nad tym pracować, żeby to zmienić. I to jest jak najbardziej okej. Nie okej jest udawanie, wiecie, kogoś, kim się nie jest. Tak jak te wszystkie osoby w komentarzach, nie? Jak się poczyta komentarze, to się uważa, że w ogóle w Polsce, jakby, wiecie, taki obcokrajowiec poczytał te komentarze, to by stwierdził, że jak tu przyjeżdża, to wszyscy są praworządni, czyści, porządni, w ogóle mają idealnie czystą dietę, w ogóle uprawiają sport, wszyscy są, no ciała to mają po prostu, wiecie, same modelki i modele chodzą po ulicach. Jest czyściutko, jest porządek, jest idealnie, bo wszyscy są tacy przykładni. No tylko, że potem się wychodzi na ulicę w Polsce i co? Jakoś tak tego nie widać. Może się mylę i ja przynajmniej nie widzę. Nie widzę tych pięknych obywateli, tych praworządnych, tego porządku, tego stosowania się do zasad. No jakoś tego u nas nie widzę. Już, Lolutku, pokażesz się na koniec, bo wszyscy cię kochają, tak? Zrobimy sobie miniaturkę. Idziemy do weta. Jeszcze nie znasz tego słowa, zresztą jej nie uczę. Bo sushi nauczyłam to słowo. Lolutka, nie uczę. Tak, kochanie? Idziemy? Buziaki, trzymajcie się.